Cześć, witajcie, ja jestem Abra i tak, moi drodzy, nadszedł ten dzień za jakąś chwileczkę. Jeszcze w tym odcinku zaczynamy wojnę z gangiem Sruesa. Tak jak mówiłem, mam tego po prostu już po czapeczkę. Bobo troszeczkę się wycofał, Maciuch jest cały czas rozklepywany. Oni obaj nie wiedzą, czy jestem szpiegiem, czy nie. Jestem szpiegiem, dodatkowo liderzy gangu USA, czyli Elviso i Agentix, cały czas po prostu wyzyskiwali mnie. Kazali mi robić głupie zadania w zamian za to, że niby odkryję jakieś ich sekrety. A guzik, prawda, nie odkryłem sekretów, dlatego słuchajcie, powiadomiłem Elviso, powiadomiłem Agentixa, powiadomiłem Maciuka, powiadomiłem Bobo i słuchajcie, gang polski za moment, tak jak powiedziałem, w tym odcinku rozpęta wojnę. Za moment, słuchajcie, pójdę właśnie tam, gdzie mieszka Maciuk, do tego domku, bo prawdopodobnie, słuchajcie, chłopaki tam są, wszyscy są w ogóle na serwerze. Gang USA też wie, że słuchajcie, za moment startujemy i tak jak mówiłem, my po prostu, słuchajcie, nie będziemy się z nimi tutaj patyczkować. Zbieramy wszystkie itemki, jakie tylko mamy. Wiem, że na sobie aktualnie mam zapasową zbroję, ale zabiorę, słuchajcie, zarówno Bobo, jak i Maciuka do mojej tajnej bazy. Stworzymy najwięcej potek, jak tylko się da, czy to słuchajcie na odporność na ogień, czy to na siłę, na szybkość, czy na cokolwiek innego. Dodatkowo musimy zrobić złote jabłka, musimy zrobić, słuchajcie, buteleczki z expem, aby w razie klepy, słuchajcie, móc naprawiać nasze zbrojki, bo wiem, że ja mam naprawę, czyli mending, wiem, że Bobo ma naprawę, czyli mending, bo mu to stworzyłem, nie wiem jak Maciuch, ale na pewno, słuchajcie, zrobimy i na pewno trzeba będzie ogarnąć tarczę, ogarnąć łuk. No słuchajcie, jakby wprawdzie mówiąc, my jesteśmy tak fatalnie przygotowani, ale to tak beznadziejnie przygotowani, że to jest po prostu hit, ale jest nas więcej i chcemy ich wziąć ze zaskoczenia. Więc powiem wam tylko tyle, oglądajcie koniecznie do samego końca, bo tak jak mówię, to nie jest żaden fake. Startujemy wojnę i przypominam o subskrypcji tego kanału. Koniecznie w tym momencie klikajcie czerwony guziczek i zaznaczajcie subskrypcję, bo codziennie o 7 rano są tutaj filmy na kanale Abra Minecraft o godzinie 12. I powiem wam tylko tyle, naprawdę teraz będzie się działo, bo prawdopodobnie, słuchajcie, ta wojenka nie potrwa jeden dzień. Oj nie, Elviso i Agentix są bardzo silni, co widzieliście we wczorajszym odcinku, ale my będziemy silniejsi. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, kto ma większe szanse, czy gang polski, czy gang Ameryki. Będę przypinał serduszka, ale trzeba subskrybować kanał. Panowie, witam bardzo serdecznie. Rozwalimy ich. Zobacz, zobacz, zobacz. Jestem tak tutaj nabudowany na twoją walkę. Bobo, czy to są twoje itemy na walkę? No, chodź, idziemy walczyć. Nie, no, jak ja mam Amerka, chodź, bo ja już idę. No, co jest grane? Grajcie sobie sam. Grajcie sobie sam. Poszedł? Ty, no nie wiem, co się dzieje, ale stary, ja jestem przygotowany tutaj na walkę. Ja nie wierzę, słuchajcie, no nie, ty stary, żartujesz sobie, nie? Ale ja ci stworzyłem całą zbrojkę, protection 4, mendingi i tak dalej, aqua affinity, raz pierwszy 3. A, tą zbrojkę mam ubrać, dobra, mam już. Dobrze, pobój, dobrze. Mam prezencik od świętego Mikołaja dla Berki, otwórz. Gościu, my mamy mieć wojnę, a ty mi o kim? Ale otwórz, ucieszysz się. Nie, dobrze, otwórz. Co tam jest? Ej, bo to jest moja chata, to było prezent. Złote jabłko mi dał. Dobra, panowie, nie, słuchajcie. Napisałem wam, co macie zgromadzić. Od papieru, trzyny szmaragdów, złota, jabłek, wszystko. Czy macie cokolwiek w ogóle? Ja mam, ale nie wszystko, tylko bo musimy, słuchajcie, a macie, dobrze, musimy na pewno zrobić dzisiaj mnóstwo poteczek, mnóstwo, słuchajcie, wszystkiego i zaatakować gang USA. Dlatego, słuchajcie, teraz trzeba przejrzeć te wszystkie skrzyneczki. Weźcie, słuchajcie, ja mam emeraldy, troszeczkę papieru i ender perełkę zabieram od Macioka. Zabieram Blaze'a, zabieram Magma Creama. Co my tutaj, słuchajcie, jeszcze będziemy potrzebowali? To buteleczka, słuchajcie, może się nam też tutaj przydać. Gunpowder też może nam się tutaj przydać. Słuchajcie, musimy po prostu pozbierać maksymalnie dużo rzeczy, które mogą nam się tutaj okazać być po prostu przydatne. Tutaj jest w ogóle jedzonko. Jedzonko też można by zabrać. Ty, no wiesz co, ja generalnie wszystko, co przydatne, powybierałem, tylko tu ci rzuciłem rzeczy. Tak, tutaj widzę, że w tej skrzyneczce jest bardzo dużo rzeczy. To wiesz co, zabierz to wszystko. Serio, zabierz to wszystko. To się bardzo przyda. Widzę, że tutaj są dwa miecze, tak? Ej, ten, no tak, one są dobre. Ten jeden jest ode mnie, ten po prawej, to go weź, on jest bardzo, bardzo dobry. Tutaj natomiast nie ma, słuchajcie, już niczego. Okej, czy wy jesteście przygotowani? Jesteście, tak, czy nie? Tak, jestem gotowy, zobacz, zobacz. No. To jest dla ciebie, to jest dla drugiego i można ruszać. Flagi, bardzo dobrze. Dobra, ale masz, Bobo, masz. Powiem wam, mam coś takiego, o. No stary, złoto. No nie, no to ale jest... powiem ci, ja u siebie w tym domku zostawiłem rzeczy. Dobra, to Bobo, wobec tego przynieś cokolwiek tam masz. Trzcinę, emeraldy, jabłka, złote jabłka. Złoto, diamenty, nederyt, książki, stary, wszystko przynieś, co może się przydać. Po prostu wszystko. Dobra. I kałamarnice, okay, to jest bardzo ważne. A my i widzimy się u mnie przy domku. A ja, Maciuch, teraz ciebie zabieram i idziemy. Dobra. Do tego. Idziemy. Jaką ty masz zbrojkę? Musisz mi. Rzuć mi teraz całą swoją zbrojkę. Ej, no ja mam mega dobrą zbrojkę. Ja muszę zobaczyć, ja muszę zobaczyć, super, jaką ty masz zbrojkę, bo my musimy się tutaj przygotować. Nie, no co? Ty sobie żartujesz. No co w niej jest nie tak niby? Chłopie, no ziomek, no dobra, nie jest Protection 4, ale mam za to totem nieśmiertelności, więc dam sobie radę.
Dobra, słuchajcie, plan awaryjny. Chyba ja muszę dać mu moją jedną z zapasowych zbrojek. Nie, nie wierzę, słuchajcie. Co to jest za amatorszczyzna? Jak my mamy wygrać wojnę? Jak chłop ma złotą zbroję, drugi chłop ma protection 2 i mówi: nie, no ja mam totem nieśmiertelności. A ty wiesz w ogóle, ile totemów nieśmiertelności ma gang z Ruesa? Stary. Nie mam pojęcia, ale stary. To jest ich totem nieśmiertelności, więc mają jeden mniej. Nie, nie wierzę, no naprawdę. Dobra, skupiamy się. Słuchaj, ja mam villagerów, u których możemy zrobić bardzo dużo buteleczek z punktami doświadczenia. Co to sprawia? Kiedy masz mending, to ci się naprawia zbrojka, gdy zbierasz expa, tak? Proste. Nie, no to fajnie, tylko że ja nie mam mendingu. Dobra, to ja mam zbrojkę, chyba z mendingiem zapasową, to może ci dam, może nie. Zaraz zobaczymy. Ty już u mnie w tajnej bazie byłeś, więc ty wiesz, co się z czym je. Spróbujemy to ogarnąć. To jest w ogóle funfel. Przyjdaj funfelkę. Ty, ale to który to jest funfel niby? Masz jedzenie. To jest trzeci funfel. A, ale ten jest najdłużej z nami, ten jest z nami najdłużej, pisiorek. Dobrze, idziemy teraz szybciutko do tajnej bazy i sprawdzamy, co my mamy, jakie my mamy zaopatrzenie tutaj potrzebne po prostu do walki, bo naprawdę tutaj. Dobra, byku. Pokaż, jest... co ty tutaj ma, gościu. Czekaj. Ja tutaj biorę moją zbrojkę i już ci mówię, co jest dla ciebie, a co nie jest dla ciebie. Dobra, typie, przede wszystkim bierz ten... daj mi swoją zbroję. Już ci daję, trzymaj. Daj mi swoją zbroję, bo nie będziesz w ogóle używał tego szrota. Co to w ogóle ma być za syf jakiś? Zakładaj ale to. Ale dobra zbroja, gościu, netherrightowa protection 2 sam ją robiłem. Bardzo się cieszę, dobra, zakładaj to. Okej. Okay. Zapasowy kask. Dobra, tutaj te kale są chyba takie sweater. Same. Dobra, zakładaj to. Ej, chłopaki, bo widzę wasze niki, ja nie wiem jak tam wejść. Dobra, byczku, to zaraz ci to zrobimy, zaraz budki ci też zrobimy. Ej, bo to jest tajna baza. To poczekaj tutaj, zaraz przyprowadzę Bobiksona. Bobikson, tutaj, no, ko, gościu, tu. Tu. A, tutaj, dobra, idę. Tu i schodzimy wodą w dół. Schodzimy wodą w dół. Mam jak coś dla ciebie. Dobra, to zacznij z Maćkiem robić jakieś poteczki, jeżeli umiesz robić poteczki. Okay. I pozbierajcie dodawki, inne rzeczy, ja zaraz przyjdę, poróbcie papier i jak najwięcej szmaragdów. Dobra, moi drodzy, nie, jestem załamany. Jestem absolutnie załamany tym, co widzę. Ja myślałem, że słuchajcie, wiecie, oni są przygotowani. Okej, nie żeby mieć trzy zbrojki gotowe, ale Protection 2 i on idzie w klepę. Nie, jakby... Ale idąc tym tropem, ja nawet nie mam tarczy i łuku. To też, słuchajcie, jest żenujące. Więc lecimy. Powiem wam tylko tyle, że naprawdę lecimy z tematem i coś czuję, że może być bardzo ciężko. Ale ja szybciutko przypomnę wam o sklepie www.abra.it. Pierwszy link w opisie. Jeśli jeszcze nie zrobiliście świątecznych zakupów, to do 19 grudnia macie, słuchajcie, perfekcyjną możliwość, aby to zrobić, bo na pewno wam przyjdzie przed świętami. Więc zamawiajcie już teraz, pospieszcie się i pamiętajcie, słuchajcie, że czekają na was bluzy z kapturem, bez kaptura, koszuleczki, kubeczki, worki na plecy, plecaki, maseczki. Mnóstwo rzeczy dla każdego widza i widzki w różnych rozmiarach, różnych kolorach. I pamiętajcie o darmowej dostawie od 149 zł. Czyli jak zamawiacie na przykład taką bluzę i na przykład, nie wiem, koszulkę do tego, to już nie płacicie za kuriera. Wtedy jest totalny 0 zł, a dodatkowo do każdego zamówienia, nieważne jaka jest kwota, dołączane, słuchajcie, zdjęcie z autografem. Tak, prosiliście rok o autografy i one są, a na odwrocie są wiadomości ode mnie i to jest limitowana sprawa, więc pospieszcie się, wchodźcie, kupujcie, zamawiajcie szybciutko, to wam przyjdzie przed świętami www.abra.it. Pierwsza linijka w opisie. Dobra! Czy wy jesteście przygotowani, czy nie? Panowie! No, jesteśmy gotowi, dużo potek mamy. Dużo, byczku. Dobra, a ja mam itemki dla ciebie. To ja w takim razie robię Maciuchowi buty. Jak wy z netherytem? Bo ja nawet netherytu tutaj nie mam. Ty, no ja mam zero, ja mam tylko trzy kawałki netherytowe u siebie w domku, ale nie mówiłeś, żeby to brać. Ty, no naprawdę, czy my nie mamy nawet netherytu, aby Maciuchowi zrobić buty? Nie, ja no to stary. Dwa. To daj to Protection 2 w takim razie. Daj, no. Daj i Maciuch niech też swoje da. Masz swoje? Nie, ja zostawiłem u siebie w domu. Dobra, bo to leć nie szybko, sztabka, tylko to kawałki. To leć szybko, a my wobec tego tak, robimy jest. Resztę rzeczy. Robicie poteczki. Mundane Potion zrobiliście? No to Maciuch zrobił. Ale po co? A ja nie wiem. Dobra, wyrzucamy to szybko. Weź w ogóle, wywal to. Jak najszybciej, słuchajcie, to jest w ogóle się tylko da. Po co ktoś to zrobił? Dobra, buteleczki stare, robimy poteczki na odporność. Ej, ale ja mam itemki dla ciebie, to szmaragdy i inne rzeczy. Dobra, to już mi dajesz, tylko zacznijmy robić tutaj poteczki. Ale po co zrobił potkę na nudności, gościu? O, co? Włożyłeś, dobra, to stary, brodawkę wkładaj. Wkładaj tutaj szybko brodawkę. Brodawkę, dobra. Tak, szybko tutaj brodaweczkę wkładamy. Jak tutaj moje poteczki? Invisibility, tutaj jest magma cream. Dobra, najpierw zrobimy magma creama, no nie? Najpierw tak, dobra, tu się wszystko tutaj ładnie robi. Okej, okay, to stary, to teraz tak, jak my z jedzonkiem? O Jezu, fatalnie. Ja mam troszkę sporo jedzonka. Dobra, ja też mam trochę sporo, ale nie wiem jak z Maciochem w takiej sytuacji. Dobra, to teraz okay. Tak, słuchaj, dokładamy tutaj magma creama, więc szybciutko.
Dobra, jest awkward potion, dołożyłem. Co ty 64 no? Blazy mia... Okej, dobra, nie komentuję w takim razie. A ja to przyniosłem tutaj. Dobra, już to nie komentuję. To nie są Blazy, tylko te płomienny pruszek. No tak, 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 tak. Dobra, stary, daj mi jakieś no. te MC, jak jakieś masz właśnie. MC właśnie sporo przyniosłem, masz. Dobra, ile tego masz? Wow! No. To jest duża ilość, stary. Tak, ale byłoby więcej, tylko gang z rusami farmer rozwala. Dobra, 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 spokojnie, damy sobie z tym radę. To teraz tak, no. Czy ty masz mending na zbrojce? Na wszystkie na masz prawa, mending? Eluwa, na prawa, wszystkie masz naprawę? Tak, a, czy masz, a czy masz książkę na naprawę? To bym musiał do siebie pójść. Dobra, chyba nie masz. Maciek, daj mi tutaj swój hełm. Daj mi swój hełm. Trzymaj hełmik, proszę cię uprzejmie. Stary, mam te kawałki nederytu, co chciałeś. Jego hełm trzeba, słuchajcie, dać mending, dlatego że będzie... Ty, tu jeszcze jest mending na twoim hełmie. A nie masz u villagerów? Nie, nie mam, bo Cristiano Ronaldo umarł. Dobra, daj swoje... butków nie masz. No butków nie mam, ale mam kawałki nederytu, bo to dobra. Je chciałeś, tylko trzymam, no. Dobra, 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 dobra. To ale za to mam dużo potek, naprawdę dużo. Okej, tutaj damy wobec tego mending i teraz tak, słuchajcie, to trzeba będzie ze sobą połączyć. Dałeś mi tutaj nederyt. Czy masz my mamy jakieś... Czy my mamy jakieś sensowne... Nie, 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 but... O, takie budki, serio. Dobra, kapcie, papcie to są. Teraz tak, jak ze złotem? Macie złoto? Dajcie złoto. Ja mam... Jedną sztabkę tylko A ja mam 26 bloków. Aha. O, jaki bogaty. Jeszcze jest jedna sprawa, przyniosłem jeszcze jabłuszka, masz. Dobra, to poczekaj, poczekajcie, poczekajcie, łapcie to, a ja na razie zrobię tutaj szybciuteńko jeszcze sztabkę nederytu i to sobie ładnie połączymy, aby Maciuch miał po prostu sensowne buty. Będziesz miał dalej pro... Co jest? Będziesz miał dalej protection 2 tylko, ale za to będziesz miał mnóstwo tam jakichś różnych enchantów. Więc dobra, dobra, to gitara to dzięki wielkie, ale stereo, dobra. Zobacz, ja mam potki na siłę, na speeda, na odporność na ogień, na regenerację, na życie, na dobra, na zdrowie. Będziesz miał tak, szybsze pływanie, naprawę, ten, feather falling 4, niezniszczalność i protection 2, dobra. Dobra, to są twoje dziękuję nowe butki, uprzejmie. Więc zakładaj je. Teraz dzięki tak, wielkie. Tutaj twoją zbrojkę na razie odkładam, bo ona jest tutaj niepotrzebna. Dobra. Poteczki, jest tutaj fire resistance, to dokładamy, tak. Słuchajcie, kolejne. Wkładaj kolejną brodawkę, Bobo. Wkładaj kolejną brodawkę. I teraz tak, słuchaj, masz jedną. Masz ale jedną. Ja już mam takie potki, serio. Dobra, ja to włóż je do jakiejś skrzyneczki, żeby tutaj pokazać, jaki my mamy zestaw jakby tutaj, nie? Dobra, bo my zobacz, musimy to są wszystkie i część dałem już Bobo, część dostał Bobo ode mnie. Ja mogę potek. Sobie siłę to, to ja biorę drugą, ja mam teraz dwie ochrony przed ogniem. Biorę ja biorę speeda na pewno. Dwie siły. Ja speeda nie potrzebuję, olewam speeda. A mi się myślę przyda, bo ja się troszeczkę gorzej klepię, nie? Ten Aberka, no słuchaj, bo jeszcze tu przyniosłem. Masz. Co przyniosłeś, co przyniosłeś? Patrz, co masz? Bardzo ważne. Jabłuszka, dobra, słuchajcie, jabłka no. są mega, mega ważne. To ja teraz zrobię faktycznie złotych jabłek nam tutaj tylko pod dostatkiem, nie? Tylko ja złoto jeszcze tam wziąłem, trochę więcej. Dobra, to rzuć mi to złoto, wiesz, dobra. Teraz akurat jak tworzę, wiesz? Akurat jak tutaj tworzę. Nie, za dużo, ale proszę. Nie no, stary, z tego festu dużo, wiesz, ile a my będziemy mieli złotych jabłek? A ty nie wiesz, skąd to mam? Nie, stary, skąd mam to wiedzieć? Z tego, jak to się mówi, płykła. A, dobra, słuchajcie, mamy 28 złotych jabłek, to wobec tego, o. Słuchajcie, robimy sobie w ten sposób, patrzcie. O, dobra, mniej więcej, ja mogę mieć 7, ja mogę mieć 7, to teraz tak, masz 11, mogę masz 10. Dać, dzięki ja ziomuś. Dobra, i wiesz mamy... Co, ja mam... Ja też miałem kilka kolejne, ale to mi się przyda na pewno. Kolejne fire resistance tutaj, słuchajcie, wchodzą do gry, dobra, dobra. I teraz tak, jabłuszka. Słuchajcie, dobre, tutaj dobre. Poczekajcie chwilę. Ja zaraz przyjdę z sztabem poteczek na expa, a przynajmniej spróbuję, dobra? Dobra. Okay. Dobra, to zaraz wracam w takim razie. Ej, słuchajcie, dobra, jeżeli my zrobimy faktycznie sobie zaraz, moi drodzy, poteczki na expa, to będzie można faktycznie troszeczkę sobie tutaj ponaprawiać zbrojeczek. Niestety nie będziemy mieli tego jakoś pod dostatkiem. Chyba tylko uda mi się, słuchajcie, 24 przynieść. Ale to jest po 8 na głowę. To w razie naprawdę jakiejś mega słabej sytuacji, że naprawdę już ta twoja zbrojka to tak ledwo wszędzie, to zawsze te 8 buteleczek coś tam zrobi. Więc no, lepiej to, słuchajcie, niż nic. Więc wbijamy tutaj do Leo Messiego. I teraz tak, byczku, ja u ciebie tutaj to kupuję. Dobra, dzięki za 12. Tutaj, słuchajcie, u kolejnego też kupimy 12 u Bobiego tym razem. Przydałoby się, wiecie, tego mieć dużo więcej. Ale my nie, ja nie wiedziałem, że, słuchajcie, my będziemy tak szybko startować. Serio. Jakby nie spodziewałem się, że my tak szybko wybuchniemy, żeby już po prostu ich rozwa... Co ty do mnie strzelasz? Co ty do mnie strzelasz? Dobra, słuchajcie. Więc zaraz im to wszystko zaniosę. Będzie po 8 tych rzucanych poteczek. Ile one realnie naprawią zbrojek? No, jakieś... Na jakieś minutę, dwie klepy, na pewno. Na pewno, więc jakby to jest, myślę, całkiem spoko sytuacja. I słuchajcie, zaraz wbijamy do gangu USA i po prostu rozpoczynamy wojnę. Wiecie, tak jak mówię, to nie będzie jednorazowa bitwa, więc my nie potrzebujemy w tym momencie mieć całego ekwipunku rzeczy. Dobra, panowie,
Rzucam wam tutaj buteleczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kiedy wasza zbroja będzie naprawdę mega przypowej sytuacji, rzucacie to po prostu pod siebie i tyle. Czy to bardzo naprawi? Nie, ale trochę tak. Weźcie, słuchajcie, jeszcze jednego Fire Resistance'a tutaj, bo na was tutaj czeka, więc myślę, że śmiało sobie wiesz co, ja mam jednego 8-minutowego. Nie, więcej. Musisz mieć co najmniej dwa. Musisz mieć co najmniej dobra, dwa. Dobra. Dobra, teraz tak, słuchajcie, do tej skrzyneczki ja odkładam wobec tego całą resztę. Jak wy jak z jedzonkiem? To ja mam mega dużo jedzenia, chcecie? Ja mam steki, cały stack steków. Nie potrzebujemy, tylko czy ty masz, bo to jest ważne, żebyś ty miał. Tak, ja mam stary bardzo dużo i złotych jabłek i steków, także jest gigant. Dobra, kolejna rzecz. Macie kill off, żeby ewentualnie mam. Coś ja robić. Nie mam. Dobra, jak nie masz? Jak ja nie mam, bo zostawiłem. No to jest dobra, ja ci jakikolwiek. Już się kilapki już. Dobra, jakikolwiek masz. Dobra, słuchajcie, jak wy z tarczą? Ja nie mam tarczy na przykład. Ja nie mam tarczy, ja ale mam do tym nieśmiertelności, chyba wolę go mieć zamiast tarczy, nie? No. Chociaż później dobra by była tarcza. Dobra, to słuchajcie, stworzymy tarczę. Stworzymy też tarczę. Ja tutaj nam stworzę podstawowe tarcze już bez unbreakinga. W takim razie. Ty, ale zrób polskie, bo mamy banerki. To a mamy luma? Tarcze. Mamy luma? Ale a po co ci lum? Ej, a jak się robią w ogóle tarcze? Ej, nie, serio, jak się robią tarcze? To Pobuź chyba wie, jak się robi tarcze. O, tu mam tarczę, dobra. Sprawdzam. Biorę drugą, biorę trzecią. Dobra, mam trzy tarcze. Mam trzy tarcze. Masz jedną. Masz dzięki. Drugą, ja też sobie dzięki. Tutaj wkładam właśnie do ekwipunku. Słuchajcie, w razie co, totem po prostu bierzecie w dłoń. I jak chcecie zrobić polską tarczę, to wystarczy do craftingu wrzucić, wiecie, baner i tarczę już tak, ja właśnie to robię, dobra. Mamy już, w takim razie sami widzicie, słuchajcie, mamy flagę Polski, kozaczek. Oh yeah, poczekaj, ja też zrobię, przypozujemy, możemy przypozować. Ej, patu, ale armia. Ale też to wygląda, nie? Dobra, macie perełki. Jak my mamy przegrać? My już wygraliśmy. Perełki macie? Mam. Perełki mam tylko jedno. Cztery mam niestety. Dobra, to Bobo, ja ci tutaj rzucam dwie i rzucę jedną Maciuchowi. Ja mogę mieć dzięki. Trzy, ja już mogę mieć trzy. Nie obchodzi mnie to, słuchajcie. Ty, macie mieczyki dobre? Mi. Macie dobre mieczyki. Macie wszyscy totem nieśmiertelności? Tak. Bobo? Ja nie mam totemu. Okej, okay, no to mamy przypał. Dobra, totem rzucam ci. Rzucam ci. Wobec tego ja nie będę miał totemu żadnego. Ale może uda nam się ukraść, bo ja wiem, gdzie oni trzymają itemki. I teraz tak, trzymajcie w swoim ekwipunku gdzieś jakieś. A jeszcze słuchajcie, musicie mieć budulec. Weźcie jakiś budulec. Ja mam budulec, chiluwa, mam dwa budulec. Ewidentnie. Teraz tak, fire resistance, fire resistance. Ej, słuchajcie, taktyka jest bardzo ważna. Mam jedną rzucaną na szybkość. Aha. Więc jak podejdziemy, tak. Koło siebie rzucam i lecimy. A ja mam jedną rzucaną na siłę. To samo zrobimy. Dobra. To kozacko. To dawajcie. To jest bardzo dobre. To zrobimy to zanim do nich wejdziemy. Wobec tego, moi drodzy, jak sami widzicie, nie kłamaliśmy. Rozpoczynamy wojnę z gangiem USA. W tym momencie, słuchajcie, idziemy do nich i ich po prostu rozwalamy. Ale najpierw im, ej, słuchajcie, żeby być fair. Najpierw im wszem i wobec opowiemy, że słuchajcie, możemy to rozwiązać pacyficznie, pokojowo. Wcale nie musimy się klepać, nikt nie musi, słuchajcie. Mogą się poddać od razu, no nie? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ja bym wolał to politycznie. No co? Co jest? Dajcie nam przejść chociaż, co? Ej, co no bez jaj, no. Nie, widzisz, oni nie grają uczciwie od nie, samego serio. Początku. Ja no. Chcę z nimi tutaj porozmawiać, no gościu, dobra. Dawajcie, dawajcie ich, słuchajcie, ja tutaj tworzę mostek wobec tego. Czekajcie, że wiecie, my do nich sobie będziemy delikatnie podchodzić. Wy, jak macie łuki, to dawajcie ich, ja niestety... Proste, nie że mamy. Ja niestety nie mam, więc tutaj nic nie zrobię. Jakbyście O, trofiony! Ej, dobra, chodźcie tutaj, ja szybko rzucę to. Szybko rzucimy tego stręża i tak dalej, tylko sobie... Rzuciłem, no. Ja to zamuruję, dobra. Rzuciłem. Okej, rzucam. Dobra, dzięki, ja dostałem na speeda. Dobra. Na szybkość. Okej, ja mam. Słuchajcie, teraz speeda i siłę, więc jedziemy z nimi, co? Dobra. Musimy jechać. O, sorry, kogoś trafiłem chyba z dobra, nas. Dobra. Robię mur. Słuchajcie, ja ktoś dostał. Ja naprawdę chcę ich pokojowo tutaj dojechać, ale no oni nie chcą ewidentnie. Dobra, słuchajcie, macie... Chłopi, ale oni mają ten walony podpalanie. No, to stary fajny. Tak, to jest najgorsze. Oni mówili, że nie ma podpalających strzał. Tak. Naprawdę, naprawdę oni tak mówili. Nie, to ja tego naprawdę, mi tak Elviso mówił. Ty, a dobra. My chcemy się z nimi teraz dobra, słuchajcie, Elviso. Słuchajcie, właśnie ja bym chciał zejść i na razie się dogadać, więc teraz tak, wypijcie Fire Resistance, żebyście tutaj nie obrywali za bardzo. I słuchajcie, wjeżdżamy do nich. Patrzcie, już orają. Czekajcie, stop. Ja patrz, ja stoję w miejscu. Ja stoję w miejscu, nie? Gardę rób, patrz. Gardę. No nie, no czekaj, garda. Masz tutaj, nie, no stop, nie bijcie ich. Nie bijcie. Ja przecież ich nie uderzyłem nawet. Oni, słuchajcie, mają 3 IQ, to widać po nich, prawda? Chyba nikt nie jest zaskoczony. Więc ja bym chciał im tutaj pięknie napisać, więc chodźcie, no, Bobo. Bobo, chodź na dół, Bobo, chodź. Tak, musisz udawać, że nic się dzieje. Teraz tak, słuchajcie. Nie! No nie, no przestańcie ich... Jezu, ale słuchajcie, naprawdę to są takie szczawy, że z nimi się po prostu nie da wygadać. Ale nawet im nic nie robię, oni nie mają. Ale serio, jakby, no oni mają 2 IQ, więc jakby nic na to, słuchajcie, chyba nie poradzisz. Dobra, ja mam przy sobie drewno. Okej, to teraz tak. No kurczę, przestań, no! No ty, ale oni tak naprawdę nie wiedzą, co my chcemy zrobić, no nie?
Nie dotykaj ich. Oni mają 2 IQ i niech tak zostanie. Dobrze, stawiam crafting. On widzi, że stawiam tutaj crafting. Dajcie, macie jakieś drewienko? Ja mam. Drewienko. Ja im muszę napisać, co o nich myślę, bo naprawdę, bo to jest hit, po prostu hit. Dobra, okej, okay. Leszcze, naprawdę, zdenerwowali już mnie. Dobra, słuchajcie, ja im wobec tego piszę. Zaraz ich wyjaśnimy, okay. Nie marcimy. Jesteście irytującymi dzbanami. Nawet nie da się do was podejść, bo macie 2 IQ. Ale dajemy wam ostatnią szansę. Albo się teraz poddajecie, albo jesteście wyjaśniani. Okej, okay, dobrze. Zobaczymy. Oj tak, ja mega chciałbym ich rozwalić. Ja bym też chciał ich bardzo teraz rozwalić. Ja jestem nawet gotowy, żeby ich rozwalić. Słuchajcie, możecie sobie teraz rzucić te buteleczki, żeby wam się troszeczkę naprawiła zbrojka, bo moja na przykład troszeczkę ucierpiała, nie? Więc warto, słuchajcie, o tym pamiętać. Nie, moja jest chiluwa. Dobra. Chiluwa? Okej. Chilera, no. Dobra, co nie wpisują? Że jest git. A, no ej, dobra, odpiszę. Beka z waslamusy. Okej, okay, czy my mamy to Dawajcie go w takim nie, razie. Oni się klepią, dobra, nie ma tego. Słuchajcie, fokusujemy się tylko na Elviso. Tylko na Elviso się fokusujemy. Nie bijemy Agent X-a, bo dobra, to nie ma sensu. Tylko Elviso, chodź tu Elvisek. Oni będą się na pewno fokusować. Ucieka. Dobra, dawajcie go, bo klepiąc dwie osoby to nie ma sensu. Jedziemy go. Gość ucieka. Dawajcie go. On ma totem, więc on zaraz mu się totem użyje. Rozwalamy. Dobrze. Dobra, ej, ja mam też tutaj, w razie co, słuchajcie, gdyby ktoś miał naprawdę przypałową sytuację, to wtedy fokus, wiecie, że ratujemy się nawzajem, nie? Bo ja tutaj mam klepę z agentem, ale nie chcę go klepać, ja chcę klepać Elvisa, więc dawajcie. A nie, to popo, sorry, babuś, uderzyłem cię. Nie trafiajcie samych siebie, Kurczę, wszyscy takie same zbrojki mają, nie? Nie trafiajcie samych siebie i pamiętajcie o poteczkach, pamiętajcie o jabłkach, pamiętajcie o tarczy. Tarcza jest mega, mega ważna, tak? Ty, a Beka, bo ty mówisz, że Elvisa klepiemy, a ty z agentyksem walczysz. No tak, właśnie. Oni mają ewidentnie tak... Wyjął totem, dawajcie go. Jak wyjmuje totem, to ma przypał. Dawaj go. Lecimy. Jedziemy z nim. Ej, on ma na pewno przypał. Tak, wyjął totem, On ma na pewno przypał. Dawajcie go. Jest agentyks. Słuchajcie, agenta też trzeba troszeczkę klepać, żeby się nie zapewnie. Dawajcie go. Jak rozwalimy jednego, to rozwalamy drugiego wtedy. Wtedy już jest totalnie bez problemu. Rzucił miksturkę. Elvisa od tyłu dostaje. Oj. Chodź tu go, mój dobra, gość. Dawaj, nie macie. Nie macie ocha. Agent X-a i Elvisa. Dawaj. Dobrze, ale tarczę wyciągnąłem, bo mi Abra doradził i dzięki temu. Tarcza jest dobra. Ja jeszcze nie używam żadnych potek takich na heala, bo możesz go. Jak ktoś ma gorszą sytuację, to możecie ich łukiem, tylko nie trafiajcie nas. Ja właśnie z łuku nawet cieram, bo wiesz co powiem, ci mam moc 5, więc. Dobra, wiem, że Elvisa też ma moc 5. Elvisa ma mega przypał. Dawaj go. Atakuj go. Nawet łukiem, stary. Mega ma przypał. Ale poczekajcie, bo Agent X się nie rusza, to on ma jakiegoś lag. Dawaj, Elviso. Agenta trzeba go zepsuć. Zepsujemy zbroję Elviso i on wtedy założy drugą. Trzeciej już pewnie nie ma, albo czwartej. Więc ja dawajcie bym zrobił lepiej Agentixa. Nie. Klepałem się wczoraj z Elvisem, wiem, że on musiałby naprawić sobie totalnie całą zbrojkę, bo on był mega. Jakby, może tak, Elviso ma gorszą zbroję od Agentixa, więc dawajcie go. Jedziemy z nim. Ja biorę łuk i klepię z łuku. Elo. Dobra, tylko nie trafaj na Zbyszku. Dobra. Będę się starał. On jak stoi, to po prostu zmienia sobie rzeczy w ekwipunku. Ej, widzicie, Elviso ma mega przypał. Dobra, rzucił sobie poteczkę na heala, też sobie rzucam poteczkę na heala. Dobra, pomocy. Klepiemy Elviska, proste. Nie ma już go. Zaraz mu na pewno padnie zbroja, na 100%. Dobra, uwaga, mi się pamiętajcie, żeby siła wam się nie skończyła. To jest mega ważne, słuchajcie. To jest mega, jeszcze sporo, mega ważne. Siła dużo daje, czy nie? Siła bardzo dużo daje. My mamy siłę 1, ale tu daje bardzo dużo. Widzicie, Elviso musi uciekać. Ucieka, kurczę, co za kasztan. Dobra, dawajcie go. Dobra, stawiamy banery polski. Bo tutaj przejmuje to polska siła, czajcie to? Polska tak siła. Tak jest. Dobra, agent stoi w miejscu. Podbijamy ten domek. Ty, co chcesz? Pomagam ci, Abera, pomagam tutaj. Domek można podbić. Stary, możemy, oczywiście, że możemy. To dawajcie, wbijamy się do środka. Nie, bo Agent X ora, dawajcie. Wbijamy się do tej willi, tak? Przejmujemy ją. Dobra, przejmujemy ją. Wbija Elviso! Elviso, mamy go samego! Mamy go samego! Jazda z nim! Dawajcie, oni w podczasku. Uwaga, oni w podczasku będą dużo gorsi. Oni na pewno będą dużo gorsi w podczasku. W razie co, wbijajcie do Netheru, bo wtedy nie będzie miało się sklepać. Jedziemy z nimi. Jedziemy. Pomocy. Jest Elviso, ucieka, Elviso dał podkę. Dobra. Elviso ma przypał. Mówię wam. O i to jest jaki przypał, kurczę. Uważajcie też na swoje zbrojki. Jak macie mało zbrojek, to uciekamy. To wtedy naprawiamy zbrojki i dopiero wtedy wracamy. Więc dawajcie. Ja mam jeszcze dużo zbrojek. Ja też.
Ja raczej może też. Może później ty. Pomocy, 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 pomocy. Pomagam, pomagam. Elvisa uciekł perełką. Dobra, Elvisa ma mega przypał. Ja też miałem dwa serduszka. Dobra, lecę, pomagam. On cię stary goni, ale ja go też gonię. Robię go stary. Jazda z nim, stary. Jazda z nim. Elvisa teraz się zbyt pewnie poczuł, ale dawaj go, dawaj go. Jak Macioch? Jak Macioch? Macioch, chcę u ciebie. Macioch? Ja, wiecie co, ja się zgubiłem, nie wiem gdzie wy poszliście. Ty, no my jesteśmy normalnie przed tą budową, stary. Macioch, to co ty sobie wygłupiasz się? A dobra, widzę was, się zgubiłem. Dobra, rozwalamy go, rozwalamy go. Słuchajcie, ich zbrojki muszą być na mega wykończeniu. Ja mam połowę zbroi, nie wiem jak wy, ja mam totalnie połowę zbroi. Ty jest jakiś pies. Ej, dobra, Agentix w ogóle coś patrzy, słuchajcie, w swoim ekwipunku, ja go klepię. Ja go klepię. Nie moja wina, że słuchajcie, oni tracą czas na patrzenie w ekwipunek. Nie moja wina, że oni mają tak dużo tych itemków, że muszą sobie to segregować. To już nie jest. Nie, bo jestem sam z Elviso. Ty, pomocy! Dobra, szybko, pomagam. Pomagam, ale on pomagam. Uciekał ode mnie, co jest grane, on się mnie boi? Ty, no naprawdę, rozwalamy ich! Miałem mieczykiem bić i łapkę mi wklepałem. Dobra, rozwalamy ich, jazda z nimi. Ej, dobra, uwaga, mi się stręcz powoli kończy i fire resistance, musicie uważać, dobra. Gonię Elviso. Ja mam rzucaną odporność na ogień, możecie przyjąć. Ja mam jeszcze dużo, ja mam gościu dużo. Dobra, czasu. Ja mam około minutki, okej, okay, teraz się spokojowali na mnie. Gdzie jest teraz Elvisek? Ej, a czy widzieliście, żeby któryś z nich użył totemu, czy nie? Nie użyli nie raczej. Wiem. Dobra, dawajcie Elvisa. Elvis ma naprawdę przypał. Ma naprawdę to bardzo teraz. Duży. Ej, serio, ja jestem ciekaw, czy oni mieli sytuację na przykład, że jedno serduszko, a wy taką mieliście? Ja miałem 2,5 w tym momencie. Nie. Ja miałem najgorszym 2,5, dobra, dawajcie. Dawajcie ich, rozwalamy ich. Ty, a jak się skupił na mnie w ogóle? No, ty, serio. Ale w ogóle czemu on w wodzie się chce klepać? Bo on ma ten enchant socy, czyli bardzo się dobrze porusza w wodzie. Death Strider 3 on ma. Elviso na pewno, nie wiem jak Agentix, nie wiem. Dobra, rozwalam Elviso. Oni mogą mieć, wiecie co, chyba gorsze meczyki od nas, bo oni naprawdę się tutaj boją. Ej, naprawdę, Agentix jest w ogóle hit, on cały czas rzuca stary, ja potęczki. Nie wiem, może on ma jakieś lagensony. Nie ma lagów, nie ma lagów, bo byśmy inaczej go klepali. On cały czas przetwarza sobie itemki w ekwipunku, to jest w ogóle. Dobra, hit. Jest Elviso przed willą, pomocy, jestem sam. Dobra, lecę. Nie, ale się go nie Agentix boję. Agentix przede mną ucieka. Agentix przede mną ucieka. Agentix ucieka. On może mieć problem ze zbrojką. Problem? Dobra. Rozwalam go. Dawajcie go. Dobra, tak, bo uważaj, tutaj musisz uciekać. Musi uciekać. Tak, goni Agentixa. Agentix ma mega przypał. Dawajcie go. A gdzie jesteś? Ja uciekłem, stary, wzdłuż muru, stary. Wzdłuż muru uciekłem. Stary, bardziej w domku, czy jak? Stary, bardziej w stronę... No nie, dobra, wracam do was. Wracam jednak tutaj do was. Dobra. Okay. Ja tu mam z Elvisem sam na sam dostałem. Nie, ja ci pomagam, spokojnie, babuś, nie jesteś sam, tylko kurczę, nie mogę masz być tutaj fontanny. Masz odporność na ogień, bo mogę rzucić. Dobra, wiesz, słuchajcie. Wiesz, mam odporność na ogień. Pomocy, jestem za wami, musicie ty, mi pomóc. Ty, ten pies nas gryzie. Nie, pieska nie atakuj. Pieska dobra. Nie można. O, musicie dobra, teraz można, musicie teraz można go klepać. Bo nie mam odporności. A Berka, no właśnie, przebiegnij, rzucę szybko dobra, do mnie. Dobra, stary, piję dawaj. Sobie. A dobra, rzuciłbym. Dobra, okej. Jest Elvisek, chodź, jak wasza zbrojka? Bo wiem, że oni na pewno podmienili już. U mnie jedna druga. Dobra, okej. Pomocy. U mnie zbrojka dobrze. Ja mam się, słuchajcie, muszę regenerować. Mega przypał, mam mega przypał. Dawaj, pomagaj. Dobra. Muszę na jakąś odległość, słuchajcie, bo mi musi się okay, zregenerować. Okej, więc złote jabłko. O nie, Elviso atakuje Bobo. Dobra. Słuchajcie, jak zbrojeczki, bo trzeba tutaj naprawdę uważać na u mnie jest git, u mnie jest w porządku. Dobra, oni wypili poteczki na siłę, dlatego jest z nimi ciężko, ale spokojnie, damy z nimi radę. Oni mają stręcza 2, więc oni są silni przez chwilę, a potem już są słabi, przez półtorej minuty, a my jesteśmy silni przez 8 minut. Dobra, moja zbrojka bardzo pada, słuchajcie, wycofka, ja muszę naprawić zbrojkę. Ja tutaj za dużo poobrywałem, dlatego słuchajcie, ja wobec dobra, gdzie się wycofujemy, bo ja musisz mówić, gdzie uciekamy. Ja idę na mur. Dobra, lecimy na mur w takim razie. Dobra, okej. Dobra, słuchajcie. Agentix się próbuje, o nie, Elvi... Rzucam perełkę za mur, ja rzuciłem perełkę gdzieś w kierunku mojego domu, gdzieś w dobra, ja też rzuciłem. Dobra. Proszę, wyląduj. Okay. Ja jestem u siebie. O, jest tylko u ciebie, Babera. Ja jestem, idę teraz do siebie, więc dawajcie, okej. Okay. A, to jestem na górze, idziemy do tej bazy Funfla. Tak, idziemy do bazy Funfla, teraz szybciuteńko, bo słuchajcie, naprawdę trzeba tutaj troszeczkę ponaprawiać te zbrojki. Tak. Ej, ale oni szczerze, jestem absolutnie pewien, że każdy z nich zużył co najmniej 10 jabłek, 10 potek i ja myślę, że oni mogli całą zbrojkę wymienić. Słuchajcie, moja zbrojka ma tak, hełm od góry, 36 użyć, 153, 240 i 160. Teraz Macioch. Wiesz co, ja nie mam napisane ile ma użyć, ale każdy pasek jest ponad połowa, więc ja mam naprawdę jeszcze dużo okay, tego. Czyli mnie a ja bardziej, mam bardzo połowę. Tutaj, no. Dobra, czyli słuchajcie, tylko ja mam taką mega przypomną sytuację. Będę musiał pohandlować z villagerami, będę musiał wobec tego to ponaprawiać. Mamy bardzo dużo szmaragdów, więc ja teraz biorę szmaragdy. Ty, ale słuchaj, ja mogę dać ci tego expa jak chcesz. A macie to jeszcze? Ja mam 8 butelek, no. To daj mi. A ty, Bobo, masz? Expa nie mam. Dobra, to ja sobie tutaj rzucę.
Okej, okay. Czy mi to coś dało? Nie no, dało, co najmniej 50 hem. Dobra, ja będę musiał wobec tego to ponaprawiać, ale moi drodzy, sami widzicie, wojna wystartowała na dobre, więc subskrybujcie kanał najlepiej dzwonkiem, bo każdego jednego dnia na tym kanale są filmy o godzinie 7 rano, a o godzinie 12 będzie kontynuacja wojny, jak rozwalamy ich wszystkich. Pamiętajcie też, żeby wpaść na sklep www.abra.ety, pierwszy link w opisie. Jeśli zrobicie zamówienie do 19 grudnia, to na pewno przyjdzie wam przed świętami. Pamiętajcie o darmowej dostawie od 149 zł, czyli na przykład jak zamówicie taką bluzę i na przykład słuchajcie koszulkę, to już nie płacicie za dostawę. A na sklepie jest limitowana kolekcja świąteczna, która znika 1 stycznia, więc warto się słuchajcie pospieszyć. I pamiętajcie o autografach. Do każdego zamówienia jest autograf, zdjęcie z autografem gratis. Tak, więc wpadajcie, kupujcie www.abra.ety, pierwsza linijka w opisie. Fajne prezenty świąteczne, a nie jakieś skarpety. Dobrej godzineczka. Zostajemy na posterunku, eleczko i pum!